Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z finansów przedsiębiorstw albo matematyki finansowej, gdzie akurat to macie omawiane. Chciałam poruszyć temat ustalania wartości początkowej stanu konta bankowego, gdy mamy już ustalone, jaki ma być stan po określonym czasie, tu akurat 2 lat, i gdy mamy do czynienia z taką nietypową kapitalizacją, jaką jest kapitalizacja ciągła. Kapitalizacja ciągła posiada 2 wzory, czy to na wartość przyszłą, czy to na wartość początkową. Jest to tylko kwestia przekształcenia tego wzoru i w tej kapitalizacji ciągłej występuje liczba Eulera. Jest to liczba stała, matematyczna, która jest nam niezbędna do wyznaczenia wartości początkowej, która będzie przez nas potrzebna, i potrzebujemy nie tylko stopę roczną oprocentowania, ale również czas trwania tej kapitalizacji. I co jest bardzo ważne, w kapitalizacji ciągłej, mimo tej nieskończonej liczby kapitalizacji, my sobie upraszczamy i liczymy czas w latach. A więc, jeżeli w naszym przykładzie stan konta po 2 latach ma wynosić 5000 zł, a my musimy się dowiedzieć, jaki musiałby być kapitał ten początkowy, i wiemy, że mamy 2 lata, tu nic już nie trzeba zmieniać, i wiemy, że stopa procentowa też jest w przeliczeniu na lata, na okres roczny, to nasz wzór jest tym, powiedzmy, po prawej stronie, dokładnie to jest ten sam wzór, i podstawiamy 5000, trzeba przemnożyć razy E, czyli to nasze 2,7182, ale podniesione do potęgi. No i jako to jest potęga? Minus 2, bo jest minus N, razy R. R, stopa procentowa roczna, jest podana, ale często jeszcze w przypadku, gdy mamy do czynienia z podatkiem dochodowym i w ogóle z zarabianiem czy na lokacie bankowym, czy na koncie, jakkolwiek oprocentowanym, doliczamy podatek dochodowy 19%. A więc to oznacza, że ja faktycznie zarabiam tylko 81% na tym rachunku bankowym. A więc, jeżeli będę musiała podnosić E do potęgi, to będzie ona do potęgi minus, gdzie jest przemnożona element tych 3 liczb, i wynikiem wychodzi 4720,57, co mi daje prawo do krótkiej, zwięzłej interpretacji. Wartość tego kapitału początkowego powinna wynosić obecnie 4720 zł i 57 groszy, aby przy kapitalizacji ciągłej po okresie 2 lat otrzymać wartość 5000 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną, są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.